wczoraj w Sejmie odbyło się pewne wydarzenie, taki Dzień Śląska. O 17 był w sali kolumnowej spektakl, na który wcześniej pani marszałek Witek nie pozwalała. Pani marszałek Witek na bardzo wiele rzeczy w Sejmie nie pozwalała. Sytuacja się zmieniła i moim kolejnym gościem będzie człowiek, który ten Śląsk reprezentuje, bo mówi się o tym, że ten język, ta gwara, to wszystko musi zostać sformalizowane i ono właśnie o to walczy. Proszę bardzo. Łukasz Kochut, europarlamentarzysta z Lewicy. Dziękuję. Dziękuję pani redaktor bardzo. Wielkie, Aleksandra Leo. Do zobaczenia i dobrego dnia. Tak jest, Polska 2050 wysiada ode mnie z samochodu, a Łukasz Kochut wsiada. Tak jak wspomniałam, porozmawiamy o tym, co się wczoraj działo, ale też o tym, co się w związku z tym wiąże dalej. Dzień dobry, witam pięknie. Pięknie, tak jest, jak ja lubię po śląsku tutaj. Od razu mi się tak już rozmawialiśmy o tym kiedyś, jak ja słyszę śląski, to jak to, gęba mi się cieszy, jakby to mówić. Gęba się cieszy, no. Gęba się cieszy, tak. Wie pani, całku furt, też tak można powiedzieć. Całku furt? A, no to tego już bym nie... postaram się zapamiętać, ale nie obiecuję. Śląski jest... takim językiem, przynajmniej ja tak mam, że jak wjeżdżam na Śląsk, puszczam sobie tam taką stację, co szlagiery gracie, to od razu jestem w innym świecie. No bo śląski to ale jest... taki pozytywny, mówię tutaj, no, śmieję mi się sama. Rozumiem, ale nie tylko szlagiery. Szlagiery oczywiście są, ale już nawet rap po śląsku. Raper Kieron nas nagrał ostatnio kawałek Banica. O, to ja tak głęboko jeszcze nie weszłam. Wykorzystał mój śląski speech z Parlamentu Europejskiego. Widziałam. Tak, już wiem. Są kapele metalowe, rockowe, Oberschlesen na przykład. Także naprawdę sporo się dzieje w tym świecie kultury. Zresztą o to też walczymy, żeby śląskie miasta wspólnie z Zagłębiowskimi w 29 roku zostały Europejską Stolicą Kultury. Mhm. I z tego powodu także... ale także promocji Śląska i śląskiego. Tak. Ten wczorajszy spektakl właśnie. Tak, no właśnie. I chciałam do tego, bo to był spektakl, który wcześniej próbował tu pojawić się, że tak powiem, na deskach Teatru Sejmowego. To prawda, bo... ale to nie udało się. No nie udało się. Poprzedniej pani marszałek. 15 października to nie było możliwe. Dlaczego? Spektakl... no dlatego, że pani marszałek napisała pismo, że nie, bo nie. Znaczy nie było w zasadzie uzasadnienia. Aha. W zasadzie to się wpisuje w tą narrację, że przecież nie ma języka śląskiego, nie ma Ślązaków. To jaki spektakl? A, dokładnie. Więc ja to 21 marca w Parlamencie Europejskim wystawiłem. Mhm. Wczoraj udało się w polskim Sejmie, ponad 200 osób było na spektaklu. Mhm. I jak zostało to odebrane? Po śląsku czy po polsku mogę powiedzieć? Nie, po śląsku. No po śląsku to mogę powiedzieć, że 200 ludzi ślimtało nad historią Hanki, czyli płakało. Mhm. Bo to jest taka spersonifikowana historia Górnego Śląska. Tych ostatnich 100 lat Hanka tytułowa opowiada o swojej rodzinie, o swoich synach, o swoim mężu. Wiadomo, historia Górnego Śląska bardzo skomplikowana w ciągu tych 100 lat. I to jest taki wyciskacz łez. Na początku zaczyna się tak oczywiście rubasznie. Wszyscy myślą, że to będzie tako właśnie śląski szlagier. A później jest taki po prostu po 15 minutach już taka jazda bez trzymanki, kiedy zaczyna się motyw I wojny światowej i później wiadomo plebiscyt, II wojna światowa i tragedia Górnośląska na końcu, czyli 45 rok. Tragiczne czasy dla Górnego Śląska. No i później taka... też taka tożsamościowa jakby sprawa, czyli właśnie mówienie o tym, jak to z tym śląskim było, jak byliśmy tam dyskryminowani, jak wiele osób wyjeżdżało do Niemiec. Tak. No, bardzo naprawdę polecam wszystkim, mianują mnie Hanka Teatr Kores. Robi fantastyczną robotę. Śląski katarzys. Śląski katarzys. No proszę, ale czy ja oglądając ten spektakl na pewno wszystko zrozumiem? No, to jest dobre pytanie. I myśmy w Parlamencie Europejskim przygotowali tłumaczenia na angielski z wiadomych względów. I na polski. Okay. I wczoraj też mieliśmy te tłumaczenia na polski. I siedziałem obok posłanek polskiego Sejmu i widziałem, jak zerkają bardzo często na te tłumaczenia, bo na przykład no jest sporo jednak takich słów, które nie są potocznie znane w Polsce, jakby choćby gruba, czyli kopalnia. Mhm. No i cały ten spektakl jest w takim języku
śląskim, powiedzmy, naszych babci jeszcze ciągle, więc to już jest... Ale to jest taki, który wy Ślązacy też czasami już wyjmujecie z szuflady? Ślązacy rozumieją ten spektakl. Tak, w 85% myślę, wszyscy to mieszkający na Śląsku, Ślązacy tak rozumieją, aczkolwiek jest to rzeczywiście język śląski już niestety wymierający i stąd też to nasza walka o to, żeby ten język nie wymarł. Ale właśnie też o to chciałam zapytać, o to, w którym jesteśmy miejscu, bo mówi się o ustawie o języku śląskim. Czy tutaj coś zacznie się zmieniać, bo to jest duży akcent, to, że mogliście ten spektakl wczoraj w Sejmie w sali kolumnowej pokazać. Co dalej? No to jest bardzo symboliczne i fajne i ważne dla historii Śląska, że udało się taki spektakl w Sejmie zagrać. Jest na pewno zgoda na to, żeby język śląski został językiem regionalnym w Sejmie i w Senacie. Tak. Praca została wykonana. Tak. Moja, wielu innych polityków. Tutaj koalicja 15 października zdecydowanie za tym zagłosuje. Jestem w kontakcie z wszystkimi w zasadzie członami koalicji. No pytanie, co później? Czy pan prezydent Andrzej Duda będzie chciał przeciwstawić się woli wielu pokoleń Ślązaków? I chciałem z tego miejsca chyba zaapelować do pana prezydenta. Panie Andrzeju, niech pan się nie leje żurem, jakby to powiedzieć po śląsku. Niech pan podpisze, bo naprawdę Ślązacy mają różne poglądy. Mają poglądy konserwatywne, mają poglądy lewicowe. I bardzo wielu wyborców PiSu, którzy są Ślązakami, którzy godają po śląsku, będą naprawdę mocno zdenerwowani. Tak to jak Ślązak jest zdenerwowany, to co? To jest zły. A jaki zły, to co? No, ja myślę, że to wywoła ogólnie jakieś tam reperkusje. Mm-hmm. Na pewno będziemy wtedy... Przyjedziemy do Warszawy. Bez opon, ale przyjedziemy ze śląską flagą. Ta opieka nad tym językiem śląskim, to pojawiło się w tych 100 konkretach, prawda? Że to się tutaj zacznie zmieniać. Jak pan patrzy na ten kalendarz? Co w najbliższym czasie rzeczywiście ma szansę? Bo wiemy, że no są różne, że tak powiem, góry i doły i zakręty i pewne rzeczy, nawet jak rząd obecny chce zrobić, to czasami rzucane mu są kłody pod nogi, jak to się ładnie mówi. Na pewno największym hamulcowym ogólnie jest prezydent Duda, który rzeczywiście nie współpracuje z nowym rządem. Widzieliśmy wczorajsze zachowanie, jestem za, nawet przeciw. Stoi w rozkroku między Nowogrodzką a zdrowym rozsądkiem. Natomiast jeśli chodzi o te sprawy światopoglądowe, sprawa choćby właśnie aborcji, czy uznania Ślązaków za mniejszość etniczną, bo to też jest coś, co Klub Lewicy z kolei składał i wszyscy członkowie Klubu Parlamentarnego Lewicy pod tym się podpisali, no to my po prostu potrzebujemy więcej Lewicy w przestrzeni publicznej, więcej w Sejmie i wtedy łatwiej byłoby nam pewne rzeczy przeprowadzać przez Sejm, natomiast obecnie trwają rozmowy z partiami koalicyjnymi i rozmawiamy. No, zobaczymy, w jaką stronę to pójdzie. Dlaczego to tak opornie szło? PiS bał się Ślązaków? Tak, PiS traktuje nas jako jakieś zło, jakieś natężenie patologii, czytując Kaczyńskiego. Natężenie patologii? Tak mówił Kaczyński, czy ukrytą opcję niemiecką. O niemiecką, tak, czyli wy jesteście tam od Tuska, tak? Tak, a jednocześnie nie przyjeżdżali oczywiście po głosy i oczywiście mamili także górników, jednocześnie zamykając 14 zakładów górniczych. No ale... Jak to mówią klasycy, te czasy już na szczęście minęły. I teraz jest na pewno przed nami ta dyskusja, pokazywanie tej różnorodności kulturowej, bo to nie jest w kontrze do Polski, to po prostu może Polskę wzbogacić takie uznanie Ślązaków, czy Kaszubów. Za mniejszość etniczną, czy właśnie w końcu zalegalizowanie języka śląskiego. Polska jest dla nas wszystkich, dla wszystkich obywateli Polski, przecież to nie jest tak, że... A to zalegalizowanie języka polskiego otworzyłoby jakieś kolejne drzwi? Ten język śląski trafiłby do szkół na przykład, czy nie wiem, odbywałyby się dodatkowe zajęcia, bo sam tutaj wspomniałeś, że jest taki moment, gdzie nawet Ślązacy rozumieją ten spektakl w 85%, czyli jednak pewne rzeczy są zapominane, bo są nieużywane. Tak, no myślę, że tacy echt Ślązacy, którzy też znają historię Śląska i tak dalej, rozumieją go w 100%. Natomiast rzeczywiście mamy pewien problem z tym, że Śląski zanika. No, jest wiele takich słów, które gdzieś tam zamykają.
zanikają i to jest problem. Co dałoby takie zalegalizowanie języka? No, przede wszystkim wsparcie też śląskiej kultury, wsparcie takich na przykład audycji w mediach lokalnych, regionalnych, tam gdzie ludzie w spisie deklarowali, powiedzmy, w jakimś tam procencie, że mówią po śląsku, czy czują się Ślązakami, to w takich miejscach oczywiście byłaby wskazana pomoc instytucji państwa, instytucji także właśnie medialnych, żeby takie audycje powstawały, żeby ten język nie zaginął. Plus oczywiście kwestia edukacji, kwestia możliwości nauki w szkołach, ale chyba najważniejsze jest takie symboliczne odkłamanie tego statusu, że to myśmy już słyszeli kiedyś, wiele lat temu, że to jest Wasser Polnisch od Niemców, później od Polaków, że to jest pogardliwie gwara. Tak. Po prostu mamy swój język, który chcemy pielęgnować i to jest taki nasz język serca, który chcemy po prostu, żeby przetrwał. I dla wielu z nas to jest po prostu bardzo ważne. Proszę mi wytłumaczyć, jak w tej chwili to wygląda, bo rozmawiacie ze sobą, wy Ślązacy, w domu, tak? Natomiast no, młode pokolenie, przypuszczam, że wiadomo, jakie jest młode pokolenie, zawsze jak mama, tata mówi, że coś, to wtedy robi na odwrót i to się od pokolenia zmienia. Jak tutaj młodzi ludzie patrzą na ten język śląski? Czy rzeczywiście oni go znają, no bo tak było w domu, czy jednak tutaj też chcą te tradycje pielęgnować i to jest jakieś takie no, sympatycznie na to patrzą, czy trzeba przekonywać kogoś? Myślę, że to jest bardzo różnie, ale na pewno jest taka pewna moda na śląskość, jest moda na śląskie słówka, może nie na cały język i nie na powiedzmy gramatyczne konstrukcje, tak jak za czasów naszych babć, ale jest taka moda na te śląskie słowa, na śląski w przestrzeni publicznej powstają reklamy, firmy produkują koszulki ze śląskimi słówkami, także to jest jakaś tam moda. Natomiast ja mam takie poczucie, że do tej śląskości też się w pewnym momencie po prostu dochodzi, jak się szuka tych swoich korzeni. Ja sam jestem taką osobą... Czyli trzeba dojrzeć. Trzeba trochę dojrzeć. Ja wyjechałem ze Śląska po studiach, wyjechałem do Norwegii i mój szef, który mówił w swoim dialekcie w Oslo, ze Stavanger, uświadomił mi, że to jest coś normalnego, że się godzą po swojemu, w swoim języku serca, także w przestrzeni publicznej. I ja sobie wtedy zdałem sprawę, że to u nas jest coś z tym nie tak. I bardzo wiele osób, zwłaszcza tych, które wyjeżdżają ze Śląska, znajduje sobie w sobie te korzenie i tą taką potrzebę też komunikacji po śląsku właśnie później, jak wracają do domu i godają ze swoimi starkami, starzykami, opami i omami, czyli babciami, dziadkami. Tak. Więc to jest też jakby proces i myślę, że takie odkłamanie symboliczne właśnie języka śląskiego po prostu pomoże w też takiej komunikacji międzypokoleniowej. Sytuacja, która dałaby dziś satysfakcję Ślązakom, to jaka sytuacja? No, dla ustawa dotycząca języka? Tak, dla osób, które znają jakby też specyfikę, są regionalistami, znają historię Śląska, to na pewno uznanie języka śląskiego, uznanie Ślązaków za mniejszość etniczną, bo to nam daje też dodatkowe pieniądze po prostu na rozwój. I ja bym sobie życzył naprawdę, żebyśmy trochę odkłamali tą historię Polski po prostu w podręcznikach. Tak. Żebyśmy na przykład, żeby był fragment o tragedii górnośląskiej, to o tym, co działo się po 1945 roku na ziemiach śląskich, gdzie kilkadziesiąt tysięcy ludzi zostało zabitych za to, że byli Ślązakami, czy zostało też wywiezionych do Związku Radzieckiego. I chciałbym też, żeby w przestrzeni publicznej pojawiły się osoby, które dla Śląska bardzo wiele znaczyły, jak choćby 11 noblistów ze Śląska, o których się nie mówi, bo nie byli Polakami, byli Ślązakami, część z nich była Niemcami, część z nich była Żydami, ale to są też osoby, które urodziły się na przykład w Katowicach i w innych miejscach Śląska i fajnie byłoby, jakby Polska z tego skorzystała, bo to jest coś, co mogłoby ubogacić nasz. No przecież Francuzi z Marii Kiry-Skłodowskiej korzystają. Absolutnie. Dokładnie. Jeszcze tam macie trochę sportowców i piłkarzy przecież, tak? No wie pani, na Śląsku mamy wszystko. Nie mamy morza. Nie mamy morza. Nie macie morza. I nie żądamy dostępu do morza. Rozumiem, że tego nie próbujecie. I nie żądamy dostępu. Dobrze. Jeszcze muszę trochę, tak stawiając kropkę przy Śląsku, muszę o Europarlament zapytać, bo tutaj pojawiają się komunikaty, że politycy PiS uczą się języka i pakują torby, wszyscy chcą do Brukseli. No, okupacja brukselska. Chyba jest przed nami wybory do Europarlamentu. Proszę powiedzieć, bo pan zna te instytucje, będąc tam. Czego możemy się spodziewać po tych wyborach europarlamentarnych? Czy możemy spodziewać się jakichś dużych zaskoczeń?
Ja myślę, że musimy się przede wszystkim spodziewać i wymagajmy tego też od polityków, którzy będą startować, tak. Także ode mnie, tak. Żeby rozmawiać rzeczywiście o przyszłości Europy i o miejscu Polski w Europie. No w Polsce pewnie będziemy rozmawiać po polsku, ja będę na Śląsku też tłumaczył. Po śląsku oczywiście, ale to jest naprawdę potrzebne, bo przed nami są naprawdę duże wyzwania, jeśli chodzi o całą Unię Europejską. Mamy tą mamy wojnę przy granicach, mamy ogromne wyzwania transformacji energetycznej, także dla naszego kraju. Rozpocznijmy w końcu tą poważną rozmowę o przyszłości Unii Europejskiej, bo my mamy naprawdę pełne prawo do tego, żeby przy tym głównym stole siedzieć, zwłaszcza teraz po 15 października, kiedy wszyscy się w Europie, praktycznie wszyscy się ucieszyli, może poza kolegami Putina w Parlamencie Europejskim. I mamy naprawdę przed sobą tą dyskusję odnośnie tej ucieczki. No podobno uczą się języków, pakują torby, szukają... Myślę, że się nie uczą języków, bo jakby... Ale język tam tłumacze są, nie trzeba się uczyć? Znaczy, język jest bardzo potrzebny. Do prawdziwej pracy w Parlamencie Europejskim język angielski jest niezbędny, do pracy też w kuluarach, do tego, żeby poznawać ludzi, budować relacje, ale też po prostu walczyć o korzystne dla Polski poprawki. To wszystko jest bardzo potrzebne. No ale nie wszyscy traktują poważnie niestety ten mandat. Ja tym bardzo mocno ubolewam, bo ja chyba udowodniłem przez te 5 lat, że można w Parlamencie Europejskim zrobić dużo zamieszania i w samym parlamencie, i w regionie, bo to jest naprawdę dobre miejsce do tego, żeby wpływać na przyszłość Polski i Europy. Po prostu. Natomiast tam faktycznie widzę te zapowiedzi dużych misiów z PiS-u, którzy chcą... Nie, pojawiają się nazwiska, które już są, typu Beata Szydło. No tak. Że tak, do tego już się przyzwyczailiśmy, chociaż przy poprzedniej kadencji, przy tym starcie, to było dość zaskakujące. Nie, mówi się także o premierze Morawieckim. No nie, dzisiaj jest rozmowa w Biznes Insiderze, że nie zamierza. Mówi się o tak zwanych... Pan Terlecki, pan Suski. Tak. Zresztą słyszałem, że cała rodzina pana Zbigniewa już wyemigrowała z Polski i żona pana Zbigniewa Z wylądowała jako doradczyni w Parlamencie Europejskim. Czyli to też są potwierdzone informacje? Tak, słyszałem. Tutaj pytanie, czy zdrowie pozwoli, ale jeżeli zdrowie pozwoli, to przypuszczam, że też pojawi się na listach. Na pewno. Ja nie mam żadnych wątpliwości. Oni to traktują po prostu jak taki bankomat, z którego się wyciąga pieniądze, zamiast pracować naprawdę nad przyszłością Polski i Europy. Ale nie jest tak, że... bo przecież politycy PiS-u bardzo długo tymi... Solidarnej Polski zresztą też... cały czas nam mówiono, że ta Unia jest taka zła, a jednak z tych pieniędzy korzystają. Mówię tutaj o tej takiej własnej kieszeni. No to jest specyfika populistów. No chociażby, nie wiem, Patryk Jaki, tak? Tak, oczywiście, Patryk Jaki. Pierwszy do tego, żeby mówić, jaka Unia jest zła, ale chyba pobiera wynagrodzenie, bo nie słyszałam Joachim Brudziński, z niego zrezygnował i robili coś dla misji tak zwanej. No to wszystko wygląda naprawdę jak takie Himalaje hipokryzji. To jest dla nich miejsce bezpieczne, to jest dla nich miejsce, gdzie mają mandat, gdzie są bezpieczni, gdzie zarabiają dobre pieniądze. Niestety nie przekuwają tego na pracę w Parlamencie Europejskim, bo ja przypominam, że na przykład jak było to rozporządzenie metanowe, nad którym pracowaliśmy, to dopiero na ostatnim momencie, kiedy my, wtedy posłowie opozycji, włączyli się w pomoc po prostu wtedy polskiemu rządowi, to przepchnęliśmy korzystne dla Polski rozwiązania. Oni zmarnowali ten czas, który mieli wcześniej. Tak. Więc jest dużo takich przykładów. Ja chyba kiedyś książkę o tym napiszę, jak to rzeczywiście wygląda, bo to takie kulisy parlamentu. Książka o straconej szansie, tak? Kulisy Parlamentu Europejskiego z perspektywy śląskiego europosła. Więc tak, to jest rzeczywiście problem, ale też nie tylko Polski, bo tam jest rzeczywiście sporo takich polityków antyeuropejskich, jak choćby z AfD, z Alternative für Deutschland, którzy też atakują Unię Europejską, a jednocześnie siedzą na brukselskich posadach. Niestety to są także koalicjanci bardzo często PiS-u i demolują tę Unię od wewnątrz. Demolują tę Unię od wewnątrz. A widział pan tę demolkę tak z bliska? Wielokrotnie? Tak, oczywiście. Wielokrotnie, kiedy dyskusje i debaty o praworządności były, to rzeczywiście front Marine Le Pen, AfD, posłowie Orbana stają murem za przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości. Czy teraz przy tej nowej odsłonie, nowym rządzie o Polsce zaczęło mówić się w Europie inaczej? Czy tam jest jakieś takie
światełko w tunelu, czy może patrzy się na nas z wielką nadzieją? Jak w tej chwili widziana jest Polska? Polska jest widziana obecnie jako trendsetter, który pokonał narodowych populistów. Naprawdę, wszyscy są z tego dumni. Byliśmy pierwsi, tak. Koledzy i koleżanki z Holandii, którzy mają teraz problem z populizmem, pytają się nas, jak to zrobiliśmy. Naprawdę jest ogromny, mamy ogromną szansę, żeby teraz rzeczywiście zaistnieć i stać się też takim liderem tej Europy Środkowo-Wschodniej ponownie. Mam nadzieję też, że wrócimy do tej formuły Trójkąta Weimarskiego, że się rozepchniemy w tej formule. Pan minister Sikorski na pewno w tej sprawie będzie działał, już widziałem jego zresztą dobrą wizytę w Berlinie, bo naprawdę pokazaliśmy Europie, że można pokonać po 8 latach takiego populizmu, propagandy populistów. I to jest coś, czego nam zazdroszczą. 12 milionów Polaków poszło 15 zagłosować. Dziękuję. Pięknie dziękuję. Pięknie, panie redaktor. Jak to godowe na Śląsku, do zaś. Do zaś, dobra. Dziękuję bardzo. Do zaś, to mi się podoba. To tak dobrze brzmi, do zaś. Dziękuję, Łukasz Kochut, dziękuję bardzo serdecznie, europarlamentarzysta z Lewicy. Dziękuję ze Śląska. Tak jest, jak zawsze.